Ministerstwo Infrastruktury wprowadzi zmiany w systemie funkcjonowania fotoradarów. Obecny model jest nieszczelny. Tylko 45% kierowców otrzymuje mandat karny za przekroczenie prędkości. Właściciele pojazdów najczęściej nie potrafią wskazać osoby, która prowadziła w momencie zarejestrowania wykroczenia przez fotoradar. Wprowadzone zmiany będą umożliwiały nałożenie dotkliwych kar administracyjnych za unikanie wskazania winnego. Organy administracji będą mogły wezwać właściciela pojazdu do wskazania kierowcy, a ten będzie miał 14 dni na podanie informacji. Nałożenie kary nie będzie skutkowało doliczeniem punktów karnych czy oddaniem sprawy do sądu. Zmiana przepisów ruchu drogowego, która ma wejść w życie 1 lipca tego roku, budzi wątpliwości Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Cyfryzacji. Chodzi o zapis dotyczący odbierania prawa jazdy za przekroczenie prędkości dopuszczalnej 50 km na godzinę poza obszarem zabudowanym. Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca uwagę na to, że w przypadku obszaru zabudowanego dochodzi o przekroczenie prędkości aż o 100%. Poza obszarem, np. na autostradzie, będzie to przekroczenie procentowo znacznie mniejsze, a zatem kara powinna być mniejsza. Resort Cyfryzacji sugeruje nakładanie winy w zależności od rodzaju drogi, sygnalizując, by wykluczyć drogi ekspresowe i autostrady. Zwraca także uwagę na wadliwe oznakowanie dróg o podwyższonej prędkości dopuszczalnej. Urzędy natomiast wskazują na konieczność zaangażowania dodatkowych sił, tak by nie przeciążać systemu. Zmiany w niemieckim prawie drogowym będą kłopotliwe nie tylko dla Niemców. Chodzi o zmiany, które umożliwią zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 21 km w obszarze zabudowanym. Ten zapis będzie dotyczył także polskich kierowców ze względu na ratyfikowanie przez nasz kraj konwencji wiedeńskiej. Zebrany dokument będzie przesłany do urzędu, który go wydał, bądź do siedziby PWPW. Ponadto odzyskanie w Polsce dokumentu będzie wymagało udania się do urzędu, który dokument wydał. Specjaliści wskazują, że sankcja dotyczyć będzie tylko tego kraju, w którym wycofano uprawnienia. W Polsce kierowca, któremu zabrano prawo do jazdy za granicą, może dalej jeździć. Zmiany wchodzą w życie z dniem 28 kwietnia. Znowu wiatr Białystok i znów pozytywne informacje. W mediach społecznościowych redagowanych przez białostocki WORD pojawiła się informacja, że do egzaminu poprawkowego będzie można przystąpić tego samego dnia. Umieszczono także instrukcje zachowania przed i podczas egzaminu. Chodzi o zachowania sanitarne, których należy przestrzegać w trakcie egzaminu. Pamiętajmy, by weryfikować swój stan zdrowia przed egzaminem, zabrać ze sobą maseczkę ochronną i rękawiczki. Egzaminator poprosił o dezynfekcję dłoni oraz wypisanie oświadczenia oraz ankiety. Więcej informacji na fanpage'u WORD-u Białystok. Zdaniem Ministerstwa Zdrowia, zgodnie z wprowadzonym prawem wyjątkowym, podmioty działające w branży szkoleń kierowców mogą działać bez przeszkód. Do Ministerstwa Zdrowia z zapytaniem o legalną stronę wprowadzenia działalności w czasie epidemii zwrócił się właściciel OSK Akropol z Krzyża Wielkopolskiego. Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia nie pozostawia wątpliwości. Rozporządzenie ograniczające działanie podmiotów gospodarczych nie wyszczególnia ośrodków szkolenia kierowców, a zatem mogą one legalnie prowadzić swoją działalność. Oczywiście należy przestrzegać pozostałych wskazań prawnych oraz sanitarnych.